Omówię wyzwanie, wczytaj dwie liczby typu Word i wypisz je w wierszu na 6. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj, wypisz, esz. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu wstaw znak średni. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych var, gdzie a i b, nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, oddzielone znakiem przecinka, dwukropek, separator, word, zmienna o wartościach naturalnych z zakresu od 0 do 65535. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja, czytanie, read, w nawiasie wartości zmiennych a i b. W instrukcji readline ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie, write, w nawiasie wartość zmiennej a, dwukropek 6, na 6 pozycjach, wyrównany do prawej i uzupełniony spacjami z przodu, i wartości zmiennej b, na 6 pozycjach, wyrównany do prawej i uzupełniony spacjami z przodu. Rightline A 2.6, B 2.6 oznacza złożenie dwóch instrukcji. Write A 2.6, Rightline B 2.6. W instrukcji Rightline LN oznacza przejście do nowej linii. End z kropką oznacza koniec programu. Dziękuję.